Cześć, dzień dobry! Do tej pory nie jestem podekscytowana tą edycją The Voice'a. Z jednej strony myślę sobie, nic dziwnego, była pandemia, ludziom się nic nie chciało i szli na przesłuchania na zasadzie, a może... Mam nadzieję, że ten odcinek to zmieni. Został jeszcze ten i kolejny z tych przesłuchań w ciemno. Chyba. Tego, co kojarzę. Nie będę już przeciągać. Proszę, subskrybujcie ten kanał, jeżeli lubicie to, co robię, bo youtuberzy też przeżyli swego rodzaju trudne momenty w czasie pandemii. I to jest taki fajny dowód wdzięczności, jak tak sobie klikniecie. Jest to darmowe, zawsze możecie zmienić zdanie. Nic was to w sumie nie kosztuje, więc byłabym bardzo wdzięczna. A teraz przechodzimy do przesłuchiwania 14 osób. Coś z odcinka na odcinek zwiększają to ilość osób. I don't wanna talk, but the things we've gone through. To jest bardzo dobre. Nie zdążyliście się zdenerwować. Vibrato. Tak. Chciała się upewnić, że ma góry. Ale genialne to jest. Wierzę, że to był tylko jeden fotel. Are you kidding me? Piękne. Przypominam, że w tych odcinkach z przesłuchań w ciemno przyznajemy punkty za intonację, za styl oraz za emisję głosu. Teraz będę punktować każdego wykonawcę i potem jest suma punktów i jakiś ranking. Tak sobie wymyśliłam w tej edycji. A zatem 5-5-5. Serio, riffy były bombowe. W ostatnim odcinku, kto to był? Daniel. Mi się bardzo spodobał, ale robił tyle tych riffów, że niektóre po prostu nie miały prawa wyjść, bo było ich za dużo i jakby jego głos nie miał kiedy odpocząć i się na chwilę ustabilizować. Tutaj Michalina, 17 lat, włożyła tak idealną ilość riffów, że miała czas je przygotować, miała czas uspokoić głos, miała czas na wszystko. To było absolutnie zawodowe. Vibrato przepiękne, brzmienie głosu przepiękne. Emisyjnie nie było nic źle. Intonacja troszkę się chwiała, ale 5-5-5 plus personal preferences, bo mam takie jeszcze takie dodatkowe punkcioszki, które mogę przyznać. 4. Bardzo mi się podobało. Nie no, jestem oczarowana. Summertime. Kocham tą piosenkę. Oryginalny głos, nie? Wow. Bardzo. To jest buzon, na nim się nie powinno być. Okej, on chyba gra na saksofonie. Champion.
Dobra. Chwila, stop. Bym opaskę zdjęła, gdybym tylko oceniała tutaj tak na zasadzie, czy mi się podoba, czy nie, ale też od razu myślę o perspektywie danego artysty na życie na polskiej scenie, na rynku muzycznym. I don't see it. O! Albo? Okej. Okej, brzmieniowo bardzo klasycznie, ale styl i dobór dźwięków był bardzo nieklasyczny przed chwilą. Nie wiem, co to jest. Piękna była ta góra. Dobra, nie, ale... Wiktor, o, drugi Wiktor. Problem tej klasycznej emisji jest taki, że jest ustalone brzmienie, które powinno jakieś konkretne być i potem pod wpływem emocji, pod wpływem jakichś, nie wiem, kaprysów, nie bardzo to brzmienie można zmieniać. W muzyce rozrywkowej, w wokalistyce rozrywkowej, kiedy chcemy się wkurzyć i pokazać tą emocję złości, możemy dodać distortion i trochę zabrudzić głos, wypchnąć go do przodu, dodać więcej twangu. Jak chcemy zrobić smutek, możemy dodać łkania i możemy też twangować, ale wycofać głos do tyłu i będzie kompletnie inne brzmienie i mamy po prostu różnorodność brzmieniową. Tutaj nie ma różnorodności brzmieniowej, jest po prostu jedno brzmienie, które teraz możemy albo tylko doładować ciśnienie, albo odjąć ciśnienie, ale jakby więcej nie bardzo możemy zrobić. Jesteśmy ograniczeni stylistycznie. I to jest duży problem techniki klasycznej, że nie pozwala za bardzo na wychodzenie, na takie eksperymentowanie brzmieniowe i wychodzenie poza te ustalone ramy, bo w tym momencie ona już przestaje być klasyczna. No i dlatego nie. A oprócz tego bardzo fajnie, intonacja dobrze, kilka tak było drobnych poślizgnięć, 4, styl 2, ale to co powiedziałam, było dobrze, ale przez tą ograniczoność nie dało się zrobić więcej. Emisja bardzo dobra, dałabym 5. Bo mi się naprawdę podobało, tam były wszystkie dźwięki na miejscu. No, ale... O, jako... Ale położyła ładnie. Ładne. 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 Ale... Ładne, ale jeszcze nie do końca słyszę tą precyzję. But feels like I'm dying. Ale zawodowo. Nie kontroluje tych kontroluje nam nawet. Ładne, bardzo ładne. Must have been a delicate. Ale jakość jest. Kurde, jest, ale żeby jeszcze poszła. Tak, jest jakość i dokładnie pójść do góry. It's like a knife that could try through my soul. Only love. Only love. Tak, jeszcze brakuje tego czadu. Musimy poczekać trochę, niech się rozkręci. Więcej ognia! Only love can hurt like this. Teraz to jest love. Dobra, okej, okay. Powiem co myślę. Te doły były zjawiskowe, ale miałam poczucie, że jakby za bardzo
Nie ma jej na scenie. Mimo wszystko miałam wrażenie, że trzeba dać jej szansę. No i że bardzo ładnie śpiewa. Dobra. Intonacyjnie 4. Styl bardzo mi się podobał. 5. Emisja 4. Te góry tak można byłoby troszkę lepiej zrobić. Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa. Brońko. Jak zabłąkanych ptaków głos. Jak liść, przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty, znaczące prawie tyle, co nic. Nagłe i szybkie serca łoty, kto by nie znał ich. Nie wiadomo skąd zjawiają się zakatarzone, wyproszą łzę i żalu. Wow, dobry duch. Posiedzą, podumają i jak gość nieproszony. Wow, to jest dobre. Nim się rozwidli, znikną już. Nic, nieodgadnione w nas, w duszy westchnienia, kto by tam nie znał. Nie wierzę. Nie. Nie róbcie takich numerów, błagam was. No dobra, tak. No dobra, tak. Tak. Przepraszam, że dopiero teraz, ale tak. To, co powiedzieli chłopaki Thompson i Baron, że ta góra nie była ani razu tak jak trzeba, to jest prawda. Problem wiecie, w czym jest? Problem jest w tym, jak polskie piosenki były kiedyś pisane. To jest problem. I problem jest też w tym, jak polskie piosenki są teraz. No dobra, teraz już nie tak bardzo, ale kiedyś. Po prostu, żeby nie zniszczyć piosenki, nie można za bardzo siebie pokazać. A jak siebie nie pokażesz, to w jaki sposób mamy wiedzieć, co możemy od ciebie oczekiwać? No, nie możemy tego wiedzieć. I tutaj był dokładnie ten problem, że dźwięki były dobre, że emisja była dobra, że było czysto, że było ładne brzmienie, że było wszystko, co potrzeba, żeby była dobra piosenka, ale ja nie mam pojęcia, kim jest Julia i co ona w ogóle ma w sobie. Nie wiem. Nie wiem tego. Bo polska piosenka, w której nie możesz pokazać często tego, kim jesteś. I tyle. Przepraszam. Po prostu dlatego nie słucham polskich piosenek. Kiedyś nie słuchałam, teraz już słucham. Lubię Dawida Podsiadło. Chętnie mogę złapać cię za rękę. Nie wiem, co jest z tymi piosenkami, że tak robią. Może to w ogóle nie jest to, co powiedziałam. Może powiedz mi, czy ty wiesz, o co chodzi z tymi polskimi piosenkami? O co z nimi chodzi? Napisz mi w komentarzu, że ludzie je śpiewają i nikt się nie odwraca. I tak już było któryś raz z kolei. I ja też to samo czuję, że ja siedzę w tej opasce i myślę, nie mam pojęcia. Nie wiem, kim jest ta dziewczyna. Czy to chodzi o to, jak ona śpiewa? Nie, bo zaśpiewała zjawiskowo. To było bardzo dobre, oprócz niektórych wysokich dźwięków. Po prostu jakby jest jakiś brak, którego nie da się wypełnić tą piosenką po prostu. W każdym razie, intonacyjnie 4, bo wiadomo co, styl 4, bo piosenka, emisja 4, bo wysokie dźwięki i tyle. Ale zdjęłam opaskę, bo chciałam docenić i powiedzieć, że wkurza mnie to, jak jest. Ale podobało mi się, jak Julia zaśpiewałaś. Witaj w domu, w samą porę, za oknami sztor. Ty masz ten spokój, roller coaster, wiesz.
bierze mnie, krzyknij już stop. Powiedz komu, jak nie tobie, naprawdę opowiadać bogate doły. Robić szum z błahych spraw, godzić się słodko sam. Prawda o nas, prawda o nas, zmienia się jak wiatr. Czy to tak wygląda, taki romans, kilka chwil, ile to już lat. Prawdy o nas, prawdy o nas, nie musimy znać. Ale sytuacja jest jaka jest, to jest, jest swoje, jest takie. Boję się długich zim, ale pierwsze słońce budzi nas. Obcych jak Venus Mars, stęskni już. No co chodzi z tymi dwoma głosami? Kto to śpiewa też? Nie, brak decyzji tutaj bardzo. Nie tego. Nie dlatego, że była tak ogromna przestrzeń do wykorzystania, która kompletnie nie została wykorzystana. A, to były Sylwii Grzeszczak. Może Sylwia śpiewała, bo to było strasznie nierówno w niektórych momentach. Tak jakby jakieś chórki śpiewały. Z tym a, to można było naprawdę tutaj zrobić coś kompletnie nie z tej ziemi. Można było zrobić coś bombowego. Z 20 sekund kompletnie niewykorzystanego czasu, żeby pokazać, kim jestem i jak śpiewam. Intonacyjnie 4, styl 3, emisja dobra, bardzo dobra nawet, 4, niektóre dźwięki były jakieś z powietrzem troszkę, ale nie, dobra, 5, fajnie było. Let's go to the park. Okej, okay. Dobra. Muszę do czegoś przyznać. Wiem, kto to śpiewa, bo wiem, co to jest za piosenka. Moja Elci! Jestem teraz bardzo stronnicza, ale i tak tą opaskę muszę teraz zdjąć. Będę po prostu oglądać bez opaski, bo kocham Elci. To nie jest śpiewanie, to jest robienie klimatu. Super! Aha. Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sings. Just follow, I need you, I urgently need you. Let's go to the park. No, 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 widamy klimat. To mi się podoba, styl luz. No. Słychać, że jest tam więcej. Się poczyść, bo może jest zabrudzony. Ubrudził się, no. Cholera. O, piękne zakończenie. Dobra, powiem, wiem, że no jestem stronnicza, no bo wiecie, wiedziałam, że to Elci i zdjęłam paskę wcześniej. Przepraszam wszystkich, wobec kogo to było nie fair, czyli wszystkich innych z tego odcinka i w ogóle wszystkich innych z odcinków. To, co Elci robi genialnie,
to po pierwsze ma precyzję w tych dźwiękach i nie było głupich riffów, nie było takich, że byle jakich końcówek, szczególnie te na dołach, kiedy bardzo trudno jest tą końcówkę ładnie doprowadzić do wybrzmienia i frazę ładnie zakończyć na niskim dźwięku. Tutaj wszystko było dopracowane. To jest intonacyjnie, to było intonacyjnie bardzo dobre, poza kilkoma dźwiękami na górze. 4. Stylistycznie 5, bo mi, wiecie, klimat, luz, vibe, wszystko jest, wszystko siedzi. Emisyjnie brakowało mi na tych górach miksu i tej swobody i otwarcia, więc powiedziałabym, że emisyjnie tak 3, reszta dźwięków była zawodowa. No i muszę dodać swoje personal preferences, bo kocham LG. 5. Love you, baby. Aww. I'm so proud of you. Moja LG śpiewa w The Voice. W telewizji jest. A tak a propos, jeżeli interesuje Cię szkolenie swojego głosu i na przykład zrobienie tak, żeby ta precyzja była w dźwiękach i żeby te ułożenie i brzmienie i emisja i żeby to wszystko było w porządku i przez to też, żebyś mógł albo mogła śpiewać czysto, to zapraszamy na lekcje śpiewu. Regularnie uczę ja w Opolu, ale też mam swój super zespół nauczycieli, którzy uczą w Warszawie, w Radomiu, Ania też we Wrocławiu. Wybrałam moich nauczycieli pod takim kątem, żeby po pierwsze przekazywali moją wizję uczenia śpiewu, a po drugie, żeby idealnie uzupełniali moje braki i żebyśmy mogli Wam dać jak najlepsze takie student experience. Jeżeli chciałbyś się uczyć śpiewu, to zapraszamy na lekcje.gosiazatala.com i tam możesz sobie zamówić, od razu nawet zapłacić, wszystko automatyczne, dostaniesz maila z potwierdzeniem, a potem linka na Zooma albo adres, gdzie masz podjechać. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. Trochę brak posadzenia dźwięku. Every step you take, I'm getting colder. So come a little closer. Just come a little closer. Nie ma oparcia w rejestrze piersiowym w ogóle tutaj. No, I don't need somebody else when you could just say. Say that you don't wanna stay in me. Lepiej. Ale nie ma w ogóle oparcia w rejestrze piersiowym, co oznacza, że wszystkie dźwięki po prostu fruwają i słyszymy to w efekcie, że jest nieczysto, bo jest delikatnie za wysoko prawie cały czas. Za wysoko. Nieczysto. Ale nie dlatego, że nie słyszy, tylko dlatego, że emisja. No i teraz głos się złamał jeszcze. Nie. To, co powiedziałam, oparcie w rejestrze piersiowym, czyli to, że w ogóle głos, przechodząc przez fałdy głosowe, aktywizuje odpowiednie mięśnie i że w ogóle krtań pracuje poprawnie. Tutaj mamy takie brzmienie uciekające, brzmienie fruwające. Jeszcze łzy po LG. Bardzo dużo dźwięków, nie mając tego połączenia, nie mając tego fundamentu, odfruwa za wysoko i pod wpływem ciśnienia powietrza wznosi się za bardzo i wtedy jest nieczysto, jest wtedy tak zwane hipertonowanie. Czyli intonacyjnie 3, stylistycznie mi się bardzo podobało 5. Tutaj było naprawdę super, bo było coś takiego w tym brzmieniu, że dało się tego słuchać. To źle zabrzmiało, ale bardzo często osoby, które nie mają tego połączenia z fundamentem swojego głosu, ciężko się tego słucha. W ogóle to nie jest atrakcyjne brzmienie. Tutaj było atrakcyjne brzmienie. To było naprawdę fajne. Ale emisja 3, bo brakuje tej esencjonalnej części głosu, to dałabym jakieś takie personal preferences, takie ekstra punkcioszki. No a takie 3, bo ładnie, bo mi się podobało. Czy to jest Sheeran? Nie. Give me love like tak.
'Cause lately I've been waking up alone. Bardzo ładne, spokojne doły. Pain splattered teardrops on my shade. Okej. Najpierw myślałam, że to był zły pomysł z tą górą, ale doprowadził do ładnego końca. Cicho, chcę słuchać. Pięknie. Cały czas singie. Dobra. Okay. Pokaż górę. Pokaż górę. Z tego dźwięku nie było. Dobry był. Wiecie co? Cały czas miałam takie na tą stronę. Bo robił coś niesamowitego emisyjnie, a za chwilę było nieczysto. Albo był jakiś krzywy dźwięk, a za chwilę wyprowadził go, że jednak skończyła się fraza dobrze. Tak jak z tym wejściem na górę, pomyślałam, coś nie trafił, a za chwilę piękne jakieś zejście. Mega. Nie wiem w ogóle, o co chodziło. Pewnego rodzaju niestabilność była w tym. Ale z drugiej strony, jak było dobrze, to było zjawisko. Intonacyjnie muszę cię ukarać, 3, bo po prostu wkurzały mnie te dźwięki, które były obok. Mimo tego, że za chwilę wychodził taki dźwięk, że... Intonacyjnie 3. Styl 5. Nie muszę tego tłumaczyć, prawda? Emisyjnie było bardzo dobrze, ale zastanawia mnie... Dlaczego nie było the taste that your lips allow, tego dźwięku taste, bo było cały czas taste, ten dźwięk. Tak jakby ktoś mi powiedział wcześniej. Wiesz co, Wiktor, nie rób tego dźwięku, bo on ci nie wychodzi, więc lepiej pokaż coś, co umiesz, a nie coś, czego nie umiesz. Prawdopodobnie tak mu powiedzieli i prawdopodobnie dlatego tego dźwięku nie zrobił. I teraz ja już mam w głowie cały scenariusz, o matko, on nie potrafi śpiewać tych gór, o matko, na pewno mu się głos złamie. Na podstawie tego, co słyszałam, jest 5. Na podstawie moich kryptoscenariuszy, tajemnych historii i teorii spiskowych, 3. Wyśrodkujemy to i damy 4. Dobra, ale są jeszcze personal preferences. Tutaj dodamy 3 punkciuszki, bo mi się bardzo podobał. Widzę, jak cierpisz ze mną, nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Dziwne umiejscowienie głosu. Powinnam odejść dawno, powinnam sobie kogoś znaleźć. Nie rozumiem trochę. Ty zawsze będziesz myślał, jakby to było, gdybyś wówczas, gdybyś umiał, gdybyś tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałam ci na zawsze, przysięgałam ci już wszystko, to dobry moment. Już nie czekajmy, to dobry moment. Nieczysto, bo nawet nie wiem, jakie dźwięki śpiewa. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. To dobry moment. To jest dobry moment, żeby nacisnąć te guziczki już teraz. Nie, było bardzo
bardzo złe umiejscowienie głosu. W sensie to nie było prawdziwe brzmienie, to nie było prawdziwy głos. Ten głos był schowany i przykryty różnymi nakładkami i filtrami, które miały sprawić, że jednak będzie pod kontrolą, mimo tego, że nie wypływa z dobrego miejsca, niekoniecznie jest tutaj prawidłowa praca fałdów głosowych, coś tu się nie zgadza. I stąd problemy z opanowaniem głosu intonacyjnym, stąd problemy z ustawieniem tego dźwięku, żeby wszystkie dźwięki były tak jakby w jednym pionie, żeby on nie chwiał się, nie chodził, nie szukał swojego miejsca. Stąd biorą się wszystkie problemy. Więc intonacyjnie 3, bo było dużo dźwięków obok. Styl 2, bo emisja naprawdę zaburzyła poczucie i nasz odbiór tego. Gdyby emisja była dobra, to wszystkie inne rzeczy też by się po prostu ułożyły automatycznie jak puzzle. Pięknie nagle. Ale emisja 2, bo słychać było, że jakby jest tam chęć jakoś kontrolowania tego głosu i w niektórych momentach nawet troszkę się udawało, ale mimo wszystko jednak większość nie. Więc, Basiu, to co czułam od ciebie, to że śpiewałaś z wielką wrażliwością i było tam bardzo dużo emocji ukryte w twoim głosie. Słyszałam też historię, którą chcesz opowiedzieć. I to masz. Tego nigdy nie strać, to zachowaj, niech to będzie twoim skarbem. Ale jest jeszcze druga część, praca, która cię czeka nad tym, żeby to, co masz do opowiedzenia, ta historia, żeby została przekuta w taki sposób, w którym odbiorca może ją usłyszeć, w którym odbiorca może zrozumieć, co ty chcesz przekazać i w którym twoje emocje nie będą tłumione przez technikę śpiewania, tylko będą wręcz tak jakby rozjaśnione, tak highlighted, w sensie tak podkreślone tą techniką. Czuję twoje emocje, czuję twoją historię, ale jest bardzo duża blokada, tak jakbyś ubrała maskę z filcu na buzie. Your little hands wrapped around my finger and it's so quiet in the world tonight. Też słyszę brak połączenia z fundamentem głosu, z rejestrem piersiowym. Ale nie jest źle. Ładne. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich upiększaczy głosu, a ja nie słyszę prawdziwego głosu. Cały czas jest jakieś łkanie, cały czas jest... No kurde, fajne. Brakuje mi prawdy trochę, brakuje mi takiej... Obróćcie się, proszę was! Po prostu czystego głosu brakuje. Okej, było to atrakcyjne. Nie, było to atrakcyjne brzmieniowo w niektórych momentach i było naprawdę fajnie, ale to co powiedziałam, to połączenie z fundamentem i że nie słyszę prawdy, to jest to samo, bo nasz głos i emocje w naszym głosie i jakby istota tego, kim jesteśmy, są zapisane w tym... A! A! W tym są zapisane. A niekoniecznie w tym. W tym nie ma za bardzo tego, kim ja tak naprawdę jestem. Przesadzam teraz. Ale o to właśnie chodziło, że nie było tego i mi tego brakowało. Intonacyjnie bardzo ładnie 4. Stylistycznie bardzo mi się udało 5. Emisyjnie 3, bo to, co powiedziałam wcześniej. No i tyle. Dziękuję. So happy, 'cause today
in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so I yell. Broken mirrors, maniera rockowa, ale to się wyciągnie. To, co powiedział Thompson, brakuje bebechów tutaj. Mam wrażenie, że jej głos się po prostu zaczyna tutaj i kończy tutaj. A my byśmy chcieli, żeby zaczynał się na dole, żeby było dużo więcej. Czyli te właśnie bebechy. Ewidentnie nie. Wydaje mi się, że gdyby wybrała inną piosenkę, to miałaby szansę opatentować ten swój styl śpiewania jako swoją mocną stronę. Bo to, co teraz ja słyszałam i oni też, to brak, to co powiedziałam, brak tych bebechów, czyli brak tego Słyszeliśmy po prostu brak. Zamiast usłyszeć, hej, to jest to, co mam, to było, patrz, tego nie mam. Tylko przez typ piosenki i ten styl. Natomiast reszta była naprawdę fajna. Intonacyjnie 5, stylistycznie 5, emisyjnie 5. Wszystko mi się podoba. Czujecie? Był potencjał, było wszystko prawidłowo, było dobrze. Ale ta piosenka wymagała troszkę czegoś więcej. Chociaż z drugiej strony prawdopodobnie chciała pokazać piosenkę, którą lubi śpiewać i styl, który lubi i to, co słucha. Więc Karolina, gratuluję. Bardzo ładnie. Clapped wings, I was a broken thing. Had a voice, but I could not sing. You would want me down. Ładnie. I struggle on the ground. Whoa. So lost the line had been crossed. Had a voice, but I could not talk. You had me down. I struggle to fly now. Trochę brakuje mi precyzji. Nie, no jest charakter. Takie fajne, rozdrygane. Podoba mi się, naprawdę jest... Drapieżna. Brakuje mi jeszcze czegoś. Może mogłam tą opaskę zdjąć. Przepraszam. Powinna chyba była zdjąć, bo podobało mi się. Intonacyjnie 5, stylistycznie 5, emisyjnie 4. Czasami można było więcej precyzji. To ta emisja. Gdyby było troszkę więcej precyzji, wydaje mi się, że bym na to poleciała. A znowu te zwrotki właśnie. Te zwrotki są tak kluczowe. Dobra, nie przeciągam. Kochani, nie wiem, co mam sądzić. Jakoś ta edycja taka... Nie jestem zachwycona, nadal czekam na swojego zwycięzcę. W tym odcinku to Michalina, The Winner Takes It All.
podoba ci się seria The Voice, którą teraz realizuję w tym filmie, proszę o lajka dla tego filmu. Jak chciałbyś z kolei więcej informacji o emisji głosu, to oczywiście mam grupę na Facebooku Śpiewaj ze mną, tam mamy co poniedziałkowe live'y, mamy tam też ćwiczenia z pianinkiem do pobrania, które możesz sobie włączyć na telefonie i w każdej chwili ćwiczyć. I generalnie jest bardzo przyjemna atmosfera wzajemnej inspiracji i motywacji do rozwoju wokalnego. Wszystkie linki w opisie, też do lekcji i do nadchodzących kursów wokalnych, które prowadzę 2 razy w roku, także polecam. I dziękuję bardzo za to, że wybrałeś dzisiaj mnie, żeby obejrzeć, żeby spędzić ze mną czas na YouTubie. Buziaczki, pozdrawiam, pa pa. No i tyle. Kurde, sorry za to, że takie długie.